Tak jest. Dobre zakłusowanie. Zewnętrznej półparady trochę, bo wypada przez prawą. Równiutko między dwoma wodzami go chcesz mieć. Tak. Jeszcze trochę prawej półparady. Tak. I minimalnie skrócić kłusik i zagalopować. Już, raz, dwa, trzy, jedziemy. W tym tysiącleciu, Justyna. Skrócić troszkę kłusik, skrócić, nieźle, hop, już suknij go dwie łydeczki teraz, trochę, żeby się bujnął, do wędzidła, żeby szedł, bo on tak się buja za bardzo teraz, do przodu, jeszcze, ciubnij go tam, do przodu, jeszcze, bujnij do przodu ten galop, łapki równo i do przodu jeszcze, jeszcze bujnij, on się za bardzo wycofuje, o tak. O właśnie, jeszcze teraz troszkę szyjkę obniżamy, zaokręglamy i dwie łydeczki mu każą dojść do wędzidła. Dojść do wędzidła. Ot. O tak. I dwie łydeczki. Tak. 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 Brawo. I już znowu, to jedź. Tak, 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 żebyś czuła, że to zad go popycha. Nie przednie nogi ciągną, a zad popycha galop. Dobra, i przejście do kłusa. Skracasz, 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 skracasz. Nieźle. Już nie daj mu się zwalać. Zwolnij kłus, zwolnij, a łydeczki zad podjadą. Tak, niziutko rączki. Stuknij łydeczki dwie. Tak, zgięcie i dwie łydeczki. O. O właśnie. O właśnie. Niech zadem ruszy. O to chodzi. Bardzo dobrze. I znowu zagalopowanie. Bądź czujna, bo ci trochę wyszedł z ustawienia przy poprzednim. Trochę skracamy kłus. Skracamy kłus. Tak. Jak ci się blokuje tutaj, to nie ma co kontynuować do zagalopowania. Musisz mieć go luźnego, nie napierającego, żeby wykonać zagalopowanie. Jeżeli w trakcie przygotowania do zagalopowania ci się napina, nie zagalopowuj, tylko przepracuj i wtedy poproś. Tak jest! Brawo, Justyna! Zadek, bo zadek nie popycha. Nie popycha, ciągnie się za nim. O tak, popycha go zadek. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze troszkę niech go zadek popchnie. Tak, tak, tak. Brawo. I przejście do kłusa. A cyk, 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 już od razu, cyk pod siebie, od razu ratujesz. Musisz uważać, bo nusza takim galopem, który niby jest okej, okay, ale taki właśnie nie jest okej. Okay. Bo on trochę jest ponad wędzidłem wtedy i ten zad jest taki ospały. Pilnuj, żebyś czuła od pierwszej fuli galopu, że ten zad go popycha. Zad popycha, jakby zadem dochodzi on do wędzidła. Tak jak teraz. O, teraz czuję. No, i musisz tego wymagać od pierwszej fuli. No, o to mi chodziło. O, jest moc, tak? No bo on ruszył zad, poszedł przez grzbiet, wszedł na kontakt i można jechać wtedy. Jeszcze raz do kłusa. Tak. A, od razu dobre przejście było. No.
Ale nie czekaj, że ten galop się zrobi sam, tylko robisz zagalopowanie i jeżeli czujesz, że nie masz tego pchnięcia od zadu, to od razu go dyscyplinujesz. Tak, troszkę zwalniamy. Jeszcze raz zagalopujemy. Bardzo dobry kłus teraz. Bardzo fajnie teraz się rozluźnił i idzie do wędzidła. To mi się podoba. Tak, tak, tak. Dobrze. Bardzo dobrze teraz kłusuje. Ujdzie, ale nie do końca. Tak. Już łódeczką dojechać. Hop. O, właśnie. Ale teraz w tym zagalopowaniu właśnie brakuje tego, żeby on się popchnął trochę mocniej zadem. O, tak. Tak, tak, tak. O, właśnie. Znowu popchnąć go troszkę. Popchnąć go. O to chodzi.